Chciałbym dzisiaj wrócić do naszego cyklu ciekawostek teologicznych, które wydaje mi się podejmują tematy rzadko obecne w tradycyjnej edukacji religijnej, a należą do takiej wiedzy trochę niepogłębionej, może przypadkowej i może niekiedy warto usystemizować. Tematyzować to, co wiemy z zasłyszenia. Jednym z takich tematów jest problem monoteizmu i politeizmu. Ja lubię raczej mówić o problemie Boga czy bogów, bo to chyba łatwiej rozumiemy, że z jednej strony mamy jednego Boga, a z drugiej strony mamy wielu bogów. I ten problem wcale nie jest taki oczywisty, jakby się na pierwszy rzut oka mogło wydawać, bo oto w takiej powszechnej świadomości stawiamy z jednej strony wyznawców jednego Boga, czyli monoteistów, a więc Żydów, chrześcijan i muzułmanów, a z drugiej strony stawiamy politeistów, czyli właśnie wyznawców wielu bogów i tutaj często myślimy o tak zwanych religiach prymitywnych, religiach odległych od nam współcześnie czasów. Rzadziej myślimy, że również potężne i liczne religie dzisiejsze, jak chociażby hinduizm, który obejmuje nie tylko kontynent indyjski, ale i wyznawców hinduizmu na całym świecie, jest taką potężną religią, która sprawia, że politeizm żyje obok nas. A więc jak to jest? No przede wszystkim początki wcale nie są takie jednoznaczne, bo mówi się o tym, że politeizm dał początek monoteizmowi. To znaczy, że przeświadczenie, że jeden Bóg jest najważniejszy, wyrosło z kontekstu właśnie politeistycznego i tutaj wskazuje się na Egipt. I właśnie w Egipcie coś, co dla nas jest religii, jakimś udoskonaleniem religii, czyli monoteizm, był uważany za pewną herezję, która trwała bardzo krótko i została bardzo szybko zapomniana, stłumiona, wymazana z pamięci Egipcjan, którzy wierzyli właśnie w wielu bogów. Ale wiara w Boga Atona, tego właśnie jedynego Boga, przetrwała w sposób dość zaskakujący, mianowicie w judaizmie, bo historycy religii wskazują, że przecież początki religii Żydów trzeba łączyć z Egiptem, a dokładniej z Mojżeszem, który wychował się na dworze faraonów, czyli właśnie na dworze wyznawców politeizmu. Ale jednak właśnie wiara w jednego Boga, owego Atona, była bardzo żywa w czasach, kiedy Mojżesz się tam wychowywał. I mamy pewien związek bardzo uchwytny tekstowo, mianowicie z jednej strony mamy do czynienia z wielkim hymnem do Atona. To jest niezwykle piękny poemat, który wychwala tego jedynego Boga jako źródło życia. A z drugiej strony mamy w Biblii hebrajskiej psalm 104. I jeśli się przyjrzeć tym dwóm tekstom, to wydaje się, że zostały one napisane niemalże przez tę samą osobę, tylko w miejsce Boga Atona wchodzi Bóg właśnie żydowski. I to pokazuje, jak bardzo politeizm jest związany ściśle z monoteizmem. Oczywiście moglibyśmy długo o historii monoteizmu rozważać, jak monoteizm żydowski przeszedł w sposób bardzo łagodny i harmonijny do chrześcijaństwa, no bo przecież początki chrześcijaństwa tak naprawdę łączą się ściśle z judaizmem, łącznie z tym, że sam Jezus był Żydem, pierwsi jego uczniowie to byli Żydzi,
Najważniejsze teksty, czyli Nowy Testament dla chrześcijan, zostały napisane przez Żydów. No więc nie dziwota, że również główne pojęcia religijne, a więc pojęcie jednego Boga opiekującego się szczególnie swoim narodem wybranym, zostały przeniesione do chrześcijaństwa. To samo można powiedzieć o islamie, czyli religii stworzonej przez proroka Mahometa, który, owszem, jak wierzą muzułmanie, większość swoich przeświadczeń religijnych otrzymał w sposób nadprzyrodzony w formie objawienia od anioła Gabriela i to zostało później zapisane w Koranie, ale jednak wiadomo, że Mohamed zetknął się wcześniej i z Żydami, i z chrześcijanami, i w Koranie bardzo wiele postaci biblijnych, łącznie z Abrahamem, Jezusem, Maryją, w Koranie również się znajdują. Czyli można powiedzieć, że te trzy religie, które są nazywane również religiami abrahamicznymi, wywodzą się z tego jednego pnia, a skoro już ustaliliśmy, że judaizm wywodzi się z Egiptu, więc tutaj mamy tą bardzo jasną zależność monoteizmu od politeizmu. I jeszcze kilka uwag może o charakterze takim praktycznym. Uważa się i zasadnie, że religie monoteistyczne mają jakby wpisane w swój charakter pewien, jak to się technicznie mówi, ekskluzywizm religijny. To znaczy, jeżeli jestem wyznawcą jednego Boga, to wykluczam innych bogów. Natomiast politeizm ze swojej natury jest inkluzywny, jest otwarty na wielu bogów. I to widzieliśmy na przykład przy przejściu różnych wierzeń religijnych greckich do Rzymu, gdzie często bogowie greccy po prostu dostają inne imię, ale tak naprawdę chodzi o tego samego Boga, jak chociażby Zeus grecki staje się Jupiterem rzymskim. No i tutaj możemy rzeczywiście te rozważania snuć bardzo daleko. Dlaczego dzisiaj proponuję Wam te rozważania? No bo obserwujemy renesans politeizmu, powrót do politeizmu. Wielu ludzi twierdzi, że gdybyśmy tak powrócili do politeizmu, do właśnie wielu bogów, to mniej byłoby napięć między religiami. Religie by bardziej chętniej ze sobą współpracowały. Wyznawcy różnych religii byli zaciekawieni wierzeniami innych, a nie tak bardzo by się jedni od drugich odcinali. Muszę powiedzieć, że ta myśl jest i mnie bliska i sympatyczna i wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy ktoś jest osobą religijną czy niereligijną, warto o tym pomyśleć, warto zaglądać do książek historycznych, chociażby Faraona, naszego wspaniałego pisarza Bolesława Prusa, który w swojej genialnej powieści odtworzył właśnie ten krótki moment monoteizmu u Egipcjan. Niezależnie od tego, co o tym myślimy, zachęcam każdego, by na własną rękę zgłębiał te zależności między różnymi religiami, coś, co się w językiem technicznym nazywa dialogiem międzyreligijnym. I na pewno warto o religii myśleć jako o części naszego dziedzictwa kulturowego, które pozwala nam patrzeć na świat właśnie przez pryzmat wielości religii, przez pryzmat wielości bogów. A wtedy nawet człowiek niereligijny może w tym dostrzec ciekawy punkt odniesienia. Jako początek zachęcam do przeczytania i porównania właśnie tego wielkiego hymnu do Boga Atona z jednej strony i psalmu 104. Wtedy zobaczycie, jak bardzo te dwie religie mają wiele wspólnego, bo przecież Bóg jest tylko jeden, tylko ma wiele imion.